Pierwsza implementacja technologii opartych o blockchain, która zdobyła popularność i przebiła się na skalę globalną, jest Bitcoin, działający od 2009 roku. W chwili obecnej Bitcoin, można powiedzieć, jest na pograniczu spekulacji. Przyciąga wielu inwestorów, którzy są kuszeni ogromnymi zyskami. Ale tak naprawdę te inwestycje nie mają poparcia w dużej wartości, która stoi za tym rozwiązaniem. Obecna wycena Bitcoina jest, można powiedzieć, bardzo napompowana i wielu analityków przewiduje, iż jest to bańka, która pęknie z wielkim hukiem na miarę bańki internetowej, o której większość z nas na pewno słyszała. Jest to oczywiście duże zagrożenie dla rozwiązań opartych o blockchain, gdyż tego typu sytuacja może podważyć zaufanie do rozwiązań i na wiele lat przyhamować upowszechnianie rozwiązań opartych o blockchain. Ja wierzę jednak, że jeżeli nawet taka sytuacja nastąpi, sprawi to, że kolejne implementacje będą jeszcze doskonalsze i pozwolą uniknąć problemów, błędów pierwotnych implementacji, które można w tym momencie traktować w ramach eksperymentu, czy to technologicznego, gdzie sprawdzamy różne możliwości blockchaina, chociażby w szybkości przetwarzania transakcji, czy w zapotrzebowaniu na energię elektryczną, jak i w kategoriach eksperymentu społecznego, który oswaja ludzi z możliwością wykorzystywania kryptowalut, posługiwania się nimi, płacenia innym środkiem płatniczym niż waluty tradycyjne. Bitcoin nie jest kontrolowany przez żadną instytucję, przez żadne państwo, a jednak w tym momencie już coraz więcej stron pozwala na przeprowadzanie transakcji z użyciem płatności tą kryptowalutą. W moim przekonaniu Bitcoin w najbliższym czasie upadnie. Czeka go duża korekta. Inwestorzy, którzy obecnie spekulują na Bitcoinie, odwrócą się od niego. Kto będzie miał skonsumować zyski, ten skonsumuje. Ale sam Bitcoin, moim zdaniem, nie przetrwa próby czasu. Jestem za to pewien, że technologia blockchain, która leży u podstaw Bitcoina, będzie rozwijana bardzo mocno i będzie wdrażana w dużej liczbie implementacji, ponieważ ma szerokie zastosowanie i wiele korzyści, które rozwiązują obecne problemy ekonomiczne.